poseł od Radowida był? Tak jest. I co powiedział? Temeria się nie utrzyma. Królestwo zostanie podzielone. Szlachta w niezgodzie, konetabl Natalis straci grunt pod nogami. Stary wierny Natalis dostanie kopa w żyć? To było do przewidzenia. Byli o krok od dogadania się, ale bez córki Foltesta nic z tego nie wyszło. No właśnie. Kwatera gotowa? Mamy mały problem. Zobaczmy, o co chodzi. Zaraz, tu nie ma drzwi. Nie możemy jej zamknąć w celi bez drzwi. Wiem, durniu. Odsuń się. Wujek Detmold wyczaruje ci malutki domeczek. Versailles Aneimo. Nie oddamy cię temu wstrętnemu Natalisowi. Uprzątnijcie tu trochę. Jesteśmy w Lochmuin, a nie w chlewie. Pieprzysz, Geralt. Marszałek Raupenek to był wredny fiut. Ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Lochmuin. Jorved i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Raupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Bronisz and Seed? Też mają krew na rękach. W rany odeszły, musieliśmy ratować źródło mocy. Zachowaliśmy miasto pomnik. Elfie pierdolenie. W pobliskich jaskiniach znaleziono setki jaszczurzych kości, ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie, co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lek na moje cierpienie. Detmold był tylko narzędziem w ręku Henselta. Detmold to parszywy morderca, a Henselt był królem. Zabiłem go. Do końca nie wierzył, że się odważę. Ja też nie. Nie rozmawiajmy o tym nigdy więcej. Nie mam pojęcia, czy zdołam wymazać tamte obrazy z pamięci. Pamiętaj tylko, zemsta na Detmoldzie niczego nie zmieni. Zmieni. Duchy moich ludzi wypiją moje zdrowie. Niebieskie pasy to było coś więcej niż wojsko. Sam dobierałem ludzi, szkoliłem ich. Nawet nie dostali szansy, żeby zginąć w walce. Straciłeś też swojego króla, Vernon. Nie zapominaj, po co wyruszyłeś na tę wyprawę. Nie zapomniałem. Jeżeli Leto i Sheila przyjechali do Lochmuin, to na pewno z niego nie wyjadą. Rycerze zakonni. Zakonu płonącej róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii związali się z Radowidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic nie wiadomo. W dodatku wystąpiła między nami pewna różnica zdań. Mogą mieć do mnie pretensje. W takim razie wytłumaczę im, że twoja obecność w Lochmuin jest niezbędna. I co dalej? Czego spodziewać się w mieście? Osobnych obozów, stref buforowych i częstych patroli. Tak to powinno być zorganizowane. Rozumiem, że masz doświadczenie. Podpisanie traktatu pokojowego w Cintrze przebiegło spokojnie. Jeśli nie liczyć ryków Henselta i całonocnej libacji ochotniczego hufu Mahakamskiego. Gawieć była zachwycona defiladą. Tylko nikt, kurwa, nie wie, że ja i mnie podobni siedzieliśmy tydzień nad planem miasta i głowiliśmy się, jak tych koronowanych idiotów porozdzielać. Bo a nuż któryś zechce mścić dawne krzywdy. Liczę, że tu będzie podobnie. Czarodzieje chcą królewskiego złota. Dopilnują, żeby do czasu nieuniknionej awantury o Dolinę Pontaru nie ubyło potencjalnych źródeł finansowania. Przekonamy się, czy chcieć to móc. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na głównym placu. W porządku. Stój! Coś ty za jeden? Geralt z Rivi. Gdyby nie Vernon Roche, usiekłbym cię jak psa. Nie jestem królobójcą. Nie obchodzi mnie, czy zabiłeś Foltesta, czy nie. Stanąłeś przeciwko nam, a zakon nigdy nie zapomina. Kogo ja, kurwa, widzę? Wiedźmin Geralt, poszukiwacz kwadratowych monet. Czego chcesz? Ostatnio Zwick nam przeszkodził. Tym razem go tu nie ma. Stawaj! Kompania do apelu. Baczność! Wiesz, co znaczy baczność, głupcze? Tak jest!
Skąd jesteś? Wilki, wodzu! Słoma ci z butów wystaje, a we łbie masz trociny. Tak jest! Spocznij. Jesteś tu w służbie jego cesarskiej mości. Wiernie! Dostanę cię, szpiclu. Nie próbuj tego więcej. Gotowy na pogawędkę z Radowidem? Nie ma co zwlekać. W takim razie za mną. Stać! Idziemy na spotkanie z królem Radowidem. Macie zatwierdzoną audiencję? Nie. Za to mamy dla niego bardzo ważne wieści. Nie mogę was dopuścić do króla. Przynosimy Radowidowi wieści, które wzmocnią jego pozycję podczas obrad. Chcesz się narazić na jego gniew? Ten obóz roi się od żołnierzy. Myślisz, że chcemy popełnić samobójstwo, rzucając się na Radowida? Skoro to takie ważne wieści, idźcie. Ale jedno słowo króla i obaj zawiśniecie. Bez obaw. Geralt z Rivii. Wasza wysokość? Jak zwykle zjawiasz się tam, gdzie nikt się ciebie nie spodziewa. I w dodatku w takim towarzystwie. Nie sądziłem, że zrobię z ciebie żołnierza. Vernon Roche jest moim przyjacielem. Fakt, że nosi mundur, nie ma żadnego znaczenia. Widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy temu, ale od tego czasu świat bardzo się zmienił. Temeria na skraju wojny domowej, Kedwen wzięło siłą Dolinę Pontaru, a na zjeździe państw północy pojawia się delegacja Nilfgaardu. Żeby było ciekawiej, Foltest i Demavent nie żyją. A jeszcze niedawno podpisywaliśmy traktaty. Henselta zasiekli w Vergen. Przybyłem po pomoc, wasza wysokość. Chwila, Wiedźminie. Gdyby nie ty, Henselt zginąłby z rąk skrytobójców. Mam rację? Zabiłem zamachowca. Przypadek, akurat byłem na miejscu. Często ci się zdarzają takie przypadki. Wiesz, jak zginął? Tak, byłem tam. Mów zatem. To ja go zabiłem. Henselt rozkazał wymordować oddział Rosha. Tym samym wydał na siebie wyrok śmierci. Po bitwie w Vergen szukał Saski. Zaryglowałem się z nim w jednej z chat i zabiłem go. A co z Detmoldem? Wykonywał rozkazy i zasłużył na to samo. Myślę, że możemy się dogadać. Powiedziałeś, że potrzebujesz pomocy, Wiedźminie. Słucham. Za zabójcami, którzy uderzyli w Temeri, Edirn i Kedwen, stoi Sheila de Tankerville. Skąd wiesz? Odnalazłem jednego z nich po zamachu na Henselta. Przed śmiercią powiedział mi o roli de Tankerville. Dlaczego akurat tobie? On mnie znał. Z czasów, których nie pamiętam. Martwi mnie twoja przeszłość, Wiedźminie, ale mamy dzisiaj ważniejsze sprawy. To wszystko ma sens. Shilard Fitz Osterlen ostrzegał mnie przed spiskiem. Ponoć Triss Merigold wyznała mu, że czarodziejki założyły tajną lożę. Triss współpracuje z Shilardem? W pewnym sensie tak. Shilard uważa, że czarodziejki z Nilfgaardu również należały do spisku i uwięził ją. Całe szczęście, że amfiteatr objęty jest zaklęciem, które tłumi magię. Inaczej strach byłoby wejść pomiędzy tych wszystkich czarodziejów. Cóż, obrady wzywają. Wszyscy chcą być świadkiem smutnego końca Temerii. Wasza wysokość, co znaczą te słowa? Szlachta burzy się w Wyzimie. Nie mają władcy i chcą podzielić królestwo na dzielnice. Podzielić Temerię? Hańba! Cóż, nie musi tak być. Anais, córka Luizy i Foltesta, wciąż żyje. Po śmierci Foltesta Lavalettowie zyskali na znaczeniu. Wuj Luizy, baron Orval, stał się jednym z ważniejszych ludzi w Temerii. Chciał posadzić Anais na tronie, ale w Wyzimie wciąż wrzało. Mimo to wysłali ją do Lokmuin, by na oczach całej północy ogłosić królową. W trakcie podróży dziewczynkę porwano.
Arian Lavalette, poprosiłbym użył swych wpływów i odnalazł jego siostrę. Co też uczyniłem. Według doniesień moich ludzi, Anais znajduje się tu, w Loch Muin, w rękach Detmolda. Nie mogę zbrojnie zaatakować Kedweńczyków. To oznaczałoby wojnę, a my zjechaliśmy się, by zachować pokój. Ale samotny wiedźmin i były żołnierz to co innego. Przyprowadź mi Anais, Geralt. Utrzymam zjednoczoną Temerię i ukażę tych, którzy mają na rękach krew jej króla. Słyszałem, że Arian zginął podczas pożaru twierdzy Lavalettów. Wszyscy tak myśleli. I wszyscy byli w błędzie. Dziewczynka jest najważniejsza, wiedźminie. Ogłosiłbym zaręczyny i uczyniłbym z niej królową Redanii i Temerii. Szlachta w Wyzimie musiałaby ugiąć kolana, a północ wyszłaby z tego silniejsza niż kiedykolwiek. A teraz wybaczcie, muszę iść na obrady. Czas ucieka. Przyprowadźcie mi to dziecko. Wy dwaj, ludzie bez ojczyzny, bez rozkazodawców. Renegaci, których nikt nie uwzględnił w swoich planach. Gdy to zrobicie, obiecuję, że Sheila de Tancarville odpowie za swoje czyny. Ukaże ją ogniem i stalą. Wejście w układ z Redanią to jedyna szansa na zachowanie niepodległości. Ale i ryzykowne posunięcie. Tylko Anais może ocalić Temerię. Teraz zastanawia mnie śmierć Bussiego. Chłopiec miałby większe prawa do tronu. Może dowiemy się czegoś od Anais. Najwyższy czas odwiedzić Detmolda. Cesarscy trzymają Triss. Wyciągną z niej wszystko i nie będzie im już potrzebna. Jeżeli mam wybierać między czarodziejką a Temerią, to wybacz, ale nie mam wyboru. Zresztą, to nie jest miejsce na takie rozmowy. Wyjdźmy za bramę.